A choć wam będę w pyski pluł nienawiść swą przez całe życie, wiedzcie, żem za was wszystkich czuł i wszystko cierpiał, co cierpicie. A choć się wzniosę w słońca kres, choć was zarzucę piorunami, wiedzcie, żem każdą z waszych łez po tysiąckroć przebolał z wami. A chociaż stanę w ogniu gruz, by szydzić z was z królewską wzgardą, wiedzcie, każdy ból wasz zniósł i każdą dolę waszą twardą. I będę znosił każdy ból, każdy wasz ból zebrany tłumie, ale wam będę w rany sól sypał, aż przyszłość mnie zrozumie. Droga rodzino, szanowni państwo, podjęłam się niezwykle trudnego zadania. Mówić dziś mam o człowieku, którego w jakiś sposób każdy z tu obecnych znał. Ale tylko garstka najbliższych wiedziała, jaki był naprawdę. Nie jest mi łatwo wypowiadać te słowa, ponieważ kierować je mam nie tylko do tych, którzy Jerzego Urbana cenili, szanowali i kochali, ale także do tych, którzy przyszli tutaj z zupełnie innymi emocjami. Chcę dziś opowiedzieć Urbana, dziennikarza, publicystę, satyryka, pisarza, polityka. Pragnę opowiedzieć Jurka, męża, ojca, dziadka, przyjaciela, szefa, znajomego. To ogromna odpowiedzialność, ale i wielki zaszczyt. Wieści z kruchty. Drodzy państwo, dzisiejszą ceremonię poprowadzę ja, za co bardzo przepraszam. Żaden z duchownych nie znalazł czasu na odprawienie mszy żałobnej. Jednego zatrzymały sprawy w sołectwie, a drugiemu zepsuł się majbach. Kiedy 3 października przeczytałam o śmierci Urbana, włączyłam telewizor, usiadłam na kanapie i pomyślałam: uwierzę tylko wtedy, gdy powie o tym z uśmiechem na ustach prezenterka publicznej telewizji. Przecież w przeszłości redaktor był uprzejmy umierać na różne sposoby. I tylko on mógł na taki pomysł wpaść i go zrealizować. Kilka razy. Drodzy, to nie są ćwiczenia, ani próba generalna. Urban nie wstanie i nie powie z charakterystyczną dla siebie subtelnością: żartowałem, szanowni państwo. Tym razem umarł na serio i to jest jego najmniej śmieszny żart. Myśleliśmy, że jest nieśmiertelny, jak królowa Elżbieta. Jednak odszedł, jak zawsze, z klasą po królowej. I monarchini wreszcie ma dobre towarzystwo. Złamał niestety przy okazji obietnicę, że dożyje końca dzisiejszej władzy. Tak się nie robi, panie Jurku. Tak się nie robi. Ale nie będziemy płakać, bo on by tego nie chciał. Ale czy na pewno? Nie wiemy, czego by chciał. Tylko nam się wydaje, że go znaliśmy, a wiedzieliśmy tylko tyle, ile nam sam o sobie powiedział. Jerzy Urban, spytany o to, czego by oczekiwał po śmierci, powiedział o zwrodzoną sobie skromnością i szczerością, cytuję: nie ma powodu, żeby po mojej śmierci powstał jakiś kult Urbana. Przyznam szczerze, że, i tu eufemistycznie wtrącę, guzik mnie to obchodzi, co będzie po mojej śmierci. Pana guzik obchodzi, a my przez pana mamy tydzień z głowy. Pierwszy, ale nie ostatni tydzień wspomnień, odczarowywania rzeczywistości, oczekiwania na pana zmartwychwstanie, nerwowego szukania medialnych zapisów,
zaprzeczeń pańskiej śmierci i stopniowego dopuszczania do siebie myśli, że to naprawdę się wydarzyło. Że nie zobaczymy pana w redakcji, w gabinecie w Konstancinie. Że nie zatrzaśnie się pan już więcej w garażu. Nie nauczy obsługi komputera i nie zapali cygara lub gitanesa. Nie napisze kolejnego felietonu. Że nie usłyszymy już pańskiej ciętej riposty. Że nie posłucha pan trzeciej symfonii Góreckiego czy poranka Edwarda Grieg'a. Że nie wystawi pan na sprzedaż swojej mało używanej szczęki. Nie wybierze się na Światowe Dni Młodzieży. I trudno powiedzieć, czego nam najbardziej z tego wszystkiego będzie brakowało. Ale nie będziemy płakać, to takie sentymentalne, tylko bez łez. Wolimy myśleć, że jak piszą internauci, już pan miesza w kotle, bo nie uwierzył pan w zapewnienia rządu o dostawach węgla i zawczasu udał się pan w ciepłe miejsce. Swoją drogą świetnie pan to sobie wymyślił. I parafrazując klasyka, rząd się sam ogrzeje. Wieści gminne i inne. Łódź, miasto moje i Urbana, który postanowił podkreślić wagę strajków włókniarek zorganizowanego w 1933 roku przez Polską Partię Socjalistyczną, wzbogacając świat swoim na niego przyjściem. W swojej książce Alfabet Urbana przedstawiał się tak, cytuję. Urodziłem się przed wojną w Łodzi w rodzinie burżujskiej. Ojciec był redaktorem i wydawcą gazety lewicująco-liberalnej. Matka także parała się bluźniactwem. Ulica Piotrkowska 134, poprzeczna oficyna, pierwsze piętro, nowoczesny dom z kaloryferami i gazową łazienką. To miejsce, w którym się wychowywał. Tam już od dziecka buntował się przeciwko stereotypom i przymusom. Stanowczo odmówił chodzenia na religię. Wtedy już zapewne przeczuwał, że wiara czyni czuba. I wychowywał się mały Jurek, obserwując na co dzień, na czym polega praca dziennikarza. Jego ojciec Jan był redaktorem Głosu Porannego. Można więc śmiało powiedzieć, że miłość do dziennikarstwa wyssał z pióra ojca. Po wybuchu wojny, uciekając przed Niemcami wraz z rodzicami, przedostał się do Lwowa. A po zajęciu miasta przez Niemców w 1941 roku, jego rodzina ukrywała się na tzw. aryjskich papierach. Po wojnie wrócili do Łodzi, by po kilku latach przenieść się do Warszawy. Ciężki to był czas. Czas, drodzy Państwo, zaciera ślady. Czas usypia emocje. Czas hipnotyzuje. Dzięki czasowi Urban był postrzegany różnie przez różne grupy społeczne. Młodzi znali go z zabawnych filmów na YouTubie, gdzie na swoim kanale prezentował niczym niepohamowaną szczerość i bez litości obnażał słabości naszego kraju, pokazując absurdy otaczającej nas rzeczywistości. Pokolenie 40-latków zna Urbana jako rzetelnego, bezkompromisowego, piekielnie zdolnego redaktora naczelnego tygodnika Nie. A nieco starsi nigdy nie zapomną zdjęcia zrobionego w wieczór wyborczy 1989 roku, na którym prosto do obiektywu wywala język, równie okazały jak uszy. Najstarsi, jeśli jeszcze nie dopadła ich demencja, uważali Urbana za prekursora ustrojowych przemian zależnego
Związku Radzieckiego kraju w państwo suwerenne, lecz, jak mawiał Urban, cytuję, samodzielnie głupie. Jednak wymienione przeze mnie grupy 30, 40, 50, 60 i 70-latków, pomimo ogromnych różnic, coś jednak łączy. Otóż wszystkie się mylą i wszystkie mają po trosze rację. Żaden z przedstawicieli danego pokolenia nie znał, nie zna i już nie pozna Jerzego Urbana takiego, jakim był naprawdę. A był człowiekiem wielkiej uczciwości, nieczęsto spotykanej odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Zawsze dotrzymywał obietnic. Był bardzo grzeczny, uprzejmy, prywatnie nigdy nie przeklinał, a zapytany o to, dlaczego nie używa brzydkich słów, odpowiadał, bo nikt nigdy nie udowodnił, że nieprzeklinanie jest gorsze od przeklinania. Mało kto wie, że był filantropem i altruistą. Pomagał dyskretnie, nie dla poklasku i można było mu stopy przypalać, a i tak się nie przyznał, że komuś pomógł. W relacjach z kobietami był szarmancki, prawdziwy dżentelmen, a w kontaktach z ludźmi niebywale kulturalny, życzliwy i uprzejmy. Kochał zwierzęta. Azor i Iwan mogły wyszczekać na dwa głosy międzynarodówkę. Kocica Dzindzia zakochała się w Urbanie, który tę miłość szanował. Wszak nie wolno odrzucać uczucia krewnej pierwszego kota RP, znanego nam jedynie z sierści, jaką zostawia na ubraniu swojego pana, bohatera rubryki Przygody Jarka Niezdarka. I wreszcie więcej czuł, niż pokazywał. Jurek, nie Azor. Odszedł mistrz dziennikarstwa, genialny felietonista, gigant intelektu, sarkazmu i autoironii. Prowokator i skandalista, ale też błyskotliwy, mądry, nikomu nie kłaniający się człowiek z gombrowiczowskim dystansem i poczuciem humoru. Odszedł mąż wielu żon, ale tylko z Małgosią Daniszewską stworzył osobliwy związek, w którym przeżyli ponad 30 lat. Szczęśliwi, nierozłączni nie tylko w życiu prywatnym, ale także w zawodowym. U boku Małgorzaty Daniszewskiej spędził swoje ostatnie lata życia. Gdy się poznali, niewielu spodziewało się, że Urban będzie w stanie tak długo pozostać wiernym jednej kobiecie. Prasa śniadaniowa donosi za redaktorem Urbanem, cytuję, z Daniszewską jestem w związku małżeńskim ponad 30 lat. Wpływamy na siebie. Ja jestem przez nią zastraszony, terroryzowany, przytłumiony. Nie mogę mówić wszystkiego, co myślę. A Gośka wspomina ten dzień tak, cytuję, kiedy poznaliśmy się, ja miałam 33 lata, Jerzy 55. On jeszcze tkwił w kolejnym związku, ja od kilku lat byłam rozwiedziona. Oczywiście wiedziałam, kto to jest Jerzy Urban i od razu jakby piorun w nas strzelił. Jakie listy on do mnie pisał. Czemu się nie dziwię, bo on był od pisania. Trochę jestem ciekawa treści. Może brzmiała tak, jak we fragmencie wiersza Tuwima. List do kobiety, Julian Tuwim. Gdybym mógł kochać bez mitu, bez natchnionego zachwytu, bez legendarnych przydatków, bez wahań, wzlotów, upadków, bez mistycznego pomostu, który prowadzi po prostu do pani pardon, pośladków. Gdybym opuścić mógł stonu i nie zaznając katuszy, spokojnie, już bez pardonu, pupie nie wmawiałbym duszy. Gdybym z czułego szaleńca stał się buchajem bez ducha, miał znacznie mniej z oblubieńca, a znacznie więcej z świtucha.
Pani zaś, ach, gdyby pani, zostając przy swoich cudach, mówię o biodrach, o udach, o piersiach, erotomanii, o pani wprawie miłosnej, o pani chuci radosnej, o oczach błękitnych, kwiatkach, o ustach świeżych czereśniach, o włosach złocistych pieśniach i wzmiankowanych pośladkach, gdyby pani się zdobyła na jeszcze jedną zaletę, gdyby tak pani zabiła przewrotną w sobie kobietę, tę niebezpieczną panterkę, tę chytrą, wieczną heterkę, byłbym stracony, zgubiony, chodziłbym błędny, strapiony i że prócz pani na świecie, na żadnej innej kobiecie nie znalazłbym tyle szczęścia, to stałaby się z nas para, ach, najszczęśliwsza w Warszawie. Może się pani postara. Ja także trochę się wprawię. Jerzy Urban był także ojcem. Ojcem akceptującym. Ze spokojem patrzącym, jak Magda ostentacyjnie wyjmuje bibułę ukrytą w bieliźnie. No i tak, wiem, że trzeba niezwykłej fantazji, by wyobrazić sobie Urbana trzymającego na kolanach wnuki. Jednak był dziadkiem, z całą pewnością nietuzinkowym, ale bardzo interesującym się i wspierającym ich edukację i rozwój. Trybuna Ludzi nigdy nie śpi i przypomina, że był z Urbana nie tylko człowiek prawdziwy i pełen empatii, bo nikt tak jak on nie troszczył się o zdrowie największego Polaka z Wadowic, ale i był wielkim entuzjastą pomocy. Dbał o dobro bezdomnych ze Stanów Zjednoczonych, organizując zbiórkę koców i śpiworów. Jako szef był wymagający i sprawiedliwy. Miał ten przedwojenny sznyt, który sprawiał, że wchodząc do redakcji, z każdym pracownikiem witał się z równą uwagą. A za największą wadę dziennikarską uważał brak oryginalnego myślenia. Mawiał, cytuję, nuda jest siostrą śmierci. Jeśli uważacie tak jak inni, to nie ma potrzeby, byście o tym pisali, bo napiszą to inni. Urban był wizjonerem. Umiał przewidzieć, jak potoczą się wypadki i jak dramatyczne konsekwencje będą miały niedojrzałe wybory zakłyśniętych wolnością rodaków. Nie znał się na winach, elektronice i sporcie. Nie korzystał z komputera, pisał odręcznie, piórem. Bał się ptaków i tłumów. Redakcja w żałobnym numerze nie. Wzruszająco, choć pewnie nie taki był zamiar, pożegnała swojego szefa, pisząc, cytuję, szkoda, szefie, że się nie spotkamy po drugiej stronie. Nie dlatego, żebyśmy nie chcieli, lecz dlatego, że żadnej drugiej strony nie ma. Zapraszam teraz pana redaktora Waldemara Kuchennego tutaj, by w słowach od redakcji pożegnać szefa Urbana. Po śmierci Urbana przyjaciółka zapytała mnie, dlaczego Urban wzbudza taką nienawiść, skoro w swojej najgłośniejszej życiowej roli Goebbelsa stanu wojennego występował 40 lat temu. Tygodnik Nie na rynku istnieje ponad 30 lat. Wszyscy powinni się do jego istnienia zdążyć przyzwyczaić. Ale spróbuj powiedzieć jednym zdaniem, a nie opowiadaj życiorys Urbana. Zastanowiłem się, jak ująć w jednym zdaniu, kim był i kim jest Urban. Urban był, jest i będzie
ikoną popkultury i władcą masowej wyobraźni. Urban jest instytucją, symbolem, zjawiskiem. Kimś, kto dał początek pewnym ideom, nurtom, trendom. Tak jak Marilyn Monroe, Elvis Presley, Andy Warhol, John Lennon, a także Myszka Miki, Harry Potter, Batman, Tata, Muminka. Zastanawiam się, kogo w Polsce oprócz Urbana można zaliczyć do tej samej kategorii. Edwarda Stachurę, Zbigniewa Cybulskiego, Korę Jackowską, Andrzeja Kmicica. Gdyby szukać odpowiednika Urbana w świecie mediów, to nasuwa się analogia jedynie z Tadeuszem Żeleńskim Bojem, Melchiorem Wańkowiczem i Stefanem Kisielewskim. Z zaznaczeniem oczywiście różnic światopoglądowych. To byli, podobnie jak Urban, dziennikarze, instytucje wywierające znaczny wpływ na sposób myślenia społeczeństwa. Jerzy Urban, zgryźliwy komunista, który stał się bohaterem wolności słowa, zmarł w wieku 89 lat, podał New York Times. Był człowiekiem, którego Polacy kochali nienawidzić. Piszą w amerykańskiej gazecie w długim artykule. Stał się jednym z ich postkomunistycznych bohaterów. Na jego rozprawie o szerzeniu pornografii w 1991 roku fani pojawili się w t-shirtach z jego twarzą, z egzemplarzami nie, aby złożył na nich autograf. To także cytat z New York Times. Po tym artykule premier Mateusz Mazowiecki zadeklarował, mogę powiedzieć tylko po moim trupie. Osobiście dołożę starań, by Jerzy Urban doczekał się uczciwej opowieści na swój temat. Czy więc Morawiecki napisze książkę o Urbanie? Niezależnie od tego, czy napisze, czy nie, swoją wypowiedzią potwierdził, że Urban jest ikoną także dla niego. Z Gosią Daniszewską mieliśmy taki greps. Nazywaliśmy na boku Urbana dobrem narodowym albo srebrami rodowymi. Oprócz tego nazywany był starym, prezesem, łysym i przede wszystkim tatusiem. Nie ojcem. Tak w niektórych religiach nazywany jest Bóg. Bóg ojciec. Ale Urban nie był ojcem, tylko był tatusiem. To chyba najlepiej świadczy o stosunku dziennikarzy tygodnika Nie do swego szefa, naczelnego przełożonego i o jego stosunku do nas. Kiedy 20 lat temu przyjechałem pierwszy raz do redakcji tygodnika na rozmowę o pracę, bardzo to przeżywałem. Urbana znałem wcześniej tylko z telewizji. Ponieważ byłem przed czasem, poszedłem do pobliskiej kawiarni przełykać ślinę z nerwów. Gdy w pewnym momencie podreptałem do toalety, na całej długości nogawki pękł mi szef z spodni. Nie miałem drugich spodni ze sobą, więc szedłem na spotkanie kompletnie zestresowany. Rozmowa z Urbanem była krótka i serdeczna. Zostałem zatrudniony. Pamiętam, że powiedział wówczas, że w redakcji nie panują takie obyczaje, że tu każdy może wejść do jego gabinetu i zapytać o coś, pogadać, poradzić się. I tak było. Każdy mógł wejść z jakimkolwiek problemem. I maszynistka, i korektorka, i grafik, i dziennikarz. Urban miał przedwojenną kindersztubę, był bardzo kulturalny, szarmancki, dżentelmeński, a jednocześnie nie stwarzał żadnego dystansu. Kilka lat później Urban razem z Gosią Daniszewską zaprosili mnie do restauracji. Gosia zarządziła, by każdy zamówił co innego i że będziemy sobie smakowali nawzajem z talerzy. Gdy kelner przyniósł dania, zaproponowała: Jurek, przejdźcie z Waldkiem na ty, bo inaczej będzie się krępował wyjadać ci z talerza. Każdy, kto przewinął się przez redakcję, nie mógłby powiedzieć kilka takich anegdot. O naszym tatusiu. Gdy tatuś wychodził z redakcji, zwykł mówić: no to cześć. No to cześć. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie przestrzeń dla każdej wypowiedzi. Dla tych, którzy będą pochwalić, dla tych, którzy będą niekoniecznie. Mamy jedyną prośbę, jedyną. Proszę się ograniczać tak do 3 minut. Spodziewamy się, że będzie wielu chętnych. Drodzy Państwo, każdy człowiek nosi w sobie wiele historii. Lecz nie każdy potrafi je tak opowiedzieć, by zainteresować innych.
Jerzy Urban potrafił to robić jak mało kto. Był wieloma osobami jednocześnie, choć zawsze pozostał sobą. Prawdziwym Urbanem, całkowicie oddanym temu, co robił. W oczach wielu był znienawidzonym propagandzistą czasów dawno minionych i nigdy nie zostało mu to zapomniane. Jawił się jako do bólu szczery, obsceniczny i wulgarny kronikarz rzeczywistości, w jakiej żyliśmy. Żartowniś, kobieciarz, krezus, bezlitosny demaskator działań władzy, każdej władzy, na przestrzeni ostatnich 30 lat. Jerzy Urban to historia sama w sobie. Możemy się z nim nie zgadzać, możemy go krytykować, możemy się oburzać na jego wypowiedzi i zachowania, ale jednego nie wolno nam zrobić. Zaprzeczyć jego dziennikarskiemu geniuszowi. Dziesiątki, setki, czy nawet tysiące tekstów z polityki, po prostu szpilek, kulis, czy życia gospodarczego przeszły do historii. I wreszcie jego drugie, poza córką, dziecko, dzieło życia, tygodnik Nie. Cokolwiek myślimy o języku, jakim posługują się współtworzący go dziennikarze, czy przyszło nam do głowy, że przecież to język, którym mówi większość Polaków każdego dnia. Tyle, że tygodnik Nie jest wolny od tego, co nie jest pozytywną ludzką cechą. Wolny jest od hipokryzji, zakłamania, nieuczciwości, krętactwa i fałszywej wiary. Być może po dzisiejszej ceremonii wielu z Państwa wyjdzie stąd z takim samym wyrazem twarzy jak Urbanowy Jezus, którego zdziwione oblicze zaprowadziło go do sądu w różnej instancji, w których na wieloletnich rozprawach setnie się bawił. Pytanie brzmi, dokąd nas zaprowadzi brak uczciwości, nienawiść, udawany katolicyzm i wypaczony patriotyzm. Bo jak powiedziałam wcześniej, Urban był w tym wszystkim niezwykle uczciwy, zawsze dotrzymywał słowa. Był patriotą i państwowcem. Bardzo leżała mu na sercu sprawa Polski. Nie wymachiwał flagami, nie odpalał rad, nie miał gęby pełnej frazesów i nie nienawidził ludzi. Piórem, którym pisał swoje teksty, walczył o prawdę. I to jest jedyna właściwa konotacja tego słowa, bo do prawdy dochodziło wielu, regularnie, co miesiąc, wdrapując się po drabince na podest. Swoją drogą ciekawe to odkrywanie prawdy za pomocą kłamstwa. Miała być petarda, a był kapiszą. Nikt tak jak on w swoim tygodniku nie dążył do zdemaskowania obłudy, kłamstwa i rozpasania władzy. Urbana nie ma, ale jest jego tygodnik. To, co budował przez 32 lata. Z nami pozostanie. Myślę, że mówię w imieniu wielu. Prosimy, by tak się stało. Każdego piątku czekaliśmy i czekać będziemy na słówka, półgłówka, Móżdżek Tygodnia, Wieści z Kruchty, z czarnej dupy się wyrwało, Listonosz doniósł, czy dialogi tam w drodze do kościoła. Urban wykształcił drużynę świetnych dziennikarzy. Prosimy, bądźcie. Niech nic się nie zmienia, bo nadal chcemy kupować i czytać Urbana. Drodzy Państwo, w imieniu rodziny składam podziękowania wszystkim, którzy dzielili z rodziną smutek i żal po śmierci Jerzego Urbana. Szkoda, że go tu z nami nie ma. Bawiłby się setnie, patrząc na smutne twarze niektórych zgromadzonych. Więc kto chce, może zapłakać.
Drodzy Państwo, ta część ceremonii dobiegła końca. Proszę o wyjście, uformowanie konduktu i przejście do miejsca pochówku, chyba że ktoś chciałby wygłosić kilka słów. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Tygodnik nie pożegnał swojego twórcy i szefa na pierwszej stronie rysunkiem królowej brytyjskiej i Urbana pod rękę idą i podpis był, wreszcie znalazła właściwe czy dobre towarzystwo. Ponieważ znałem tylko Urbana, znałem królową, znałem, że mam tytuł, żeby jako pierwszy zabrać głos i powiedzieć parę słów o postaci zupełnie wyjątkowej. Bo nawet jak spojrzymy na dzisiejszą ceremonię, to widzimy jedno. Urban nie pozostawiał nikogo obojętnie. Miał zwolenników, miał przeciwników, miał wrogów, miał wielbicieli. Osób, które by przechodziły obok Urbana, jego tekstów, jego stylu, obojętnie nie było. Jurek nie znosił banału, więc nie będę mówił, że był dziennikarzem, bo był. Że był genialnym felietonistą, bo był. Że był wspaniałym redaktorem, bo był. I mówią o tym dziennikarze, którzy z nim pracowali, od polityki poczynając, a na nie kończąc. Był także politykiem, czy człowiekiem zaangażowanym mocno w politykę. I tu powiem może parę rzeczy mniej banalnych, ale jako świadek, jako ten, który to widział, chcę powiedzieć. Otóż był człowiekiem lewicy z bardzo konsekwentnymi poglądami. Jeżeli prześledzimy te poglądy od czasu po prostu, kiedy był bardzo młodym człowiekiem, poprzez politykę, później jego rzecznikowanie, obecność w Radzie Ministrów, wtedy razem byliśmy członkami Rady Ministrów i później jako redaktora naczelnego nie, to widzimy, że nie odszedł od wartości lewicowych, takich jak sprawiedliwość społeczna, jak niezbędne wolności człowieka i tak dalej, ale widział wszystkie słabości tych lewicowych systemów i z całą mocą je krytykował, a także szukał rozwiązań. I w tych rozwiązaniach był oryginalny, był inny, aniżeli inni krytycy czy autorzy różnych memoriałów. Był razem ze Stanisławem Cioskiem i generałem Pożogą twórcą takiego memorandum w końcówce lat 80., które istotnie zmieniło scenariusz dla Polski, bo to wtedy Urban był jednym z tych, którzy proponowali nawiązać dialog z Solidarnością, szukać rozstrzygnięć nie na drodze militarnej, tak jak to było w czasie stanu wojennego, ale poprzez rozstrzygnięcia polityczne. I te memoranda, ten głos Urbana miał znaczenie. Ja widziałem z bliska rzecz, która mnie fascynowała, mianowicie jak Jerzy Urban wpływał na generała Jaruzelskiego. Wobec generała był niezwykle lojalny. To był jeden z jego bohaterów. Do końca mówił o generale właściwie tylko i wyłącznie i dużymi literami. Ale obserwując to z bliska, a miałem okazję, widziałem, jak bardzo sposób myślenia generała zmieniał się pod wpływem Jurka, który był takim nośnikiem realnej rzeczywistości, tego, co jest, co ludzie mówią, jak ludzie uważają. Generał z natury rzeczy, jako młody człowiek, został już ważnym dowódcą, miał ten kontakt z tą rzeczywistością, codziennością ograniczony. Jurek był mistrzem przekonywania do tego, że nie, to jest niedobre, trzeba zupełnie pójść w innym kierunku, ludzie czego innego oczekują. I jego sposób, taki przewrotny, pełen żartu, ale jednocześnie bardzo konsekwentny, docierał do dość kostycznego generała Jaruzelskiego i rzeczywiście zmieniał ten polityk. Nikt nie potrafi powiedzieć, ja też, czy to było w wielkim stopniu, średnim, ale na pewno nie w małym. Jerzy Urban miał wpływ na te przemiany, które zaznaczyły również i zapisały w historii Jaruzelskiego, od stanu wojennego do okrągłego stołu, do demokracji. W większości przypadków droga jest odwrotna. Przywódcy zaczynają od demokracji, kończą na stanach wojennych czy na innych formach autorytaryzmu. Obyśmy tu w Polsce tego nie musieli przeżywać. Jurek był, o czym wspominano, człowiekiem bardzo wrażliwym. I często odnosiłem tam takie przeczucie, że ten język, ten styl, który nie był jego stylem w życiu codziennym, bo
powiedziano prawdę. On nie klął na przykład, podczas gdy w jego tekstach tych przekleństw bywało całkiem sporo. Ale wydaje mi się, że ta forma, ta chęć prowokacji właśnie tego mocnego języka była w gruncie rzeczy tarczą ochronną, którą Jerzy Urban ze względu na swój życiorys, dzieciństwo i wiele innych wydarzeń przyjmował, że on w ten sposób chronił się przed brutalnością, której się obawiał, że to było, to bardziej była samoobrona aniżeli atak. Jurek nie znosił hipokryzji i powiem Państwu taką szybko, wiem, że czasu jest mało, dlaczego na pogrzebach czasu jest mało? Spokojnie, panie prezydencie, już się nie musimy oszczędzać tego czasu za nami. Otóż nie istnieje zaledwie rok czy dwa lata, jest jakaś kampania wyborcza, jeżdżę po Polsce, no i spotykam w którymś mieście, nie pamiętam, ale takie zaangażowane panie, ciotki rewolucji, wtedy wydawały mi się starsze, dzisiaj pewno powiedziałbym, że były w moim dzisiejszym wieku, więc takie starsze. No ale i one mówią, proszę Aleksandrze, znacie tego Urbana? Ja mówię, no znam oczywiście. Słuchajcie, my czytamy to, nie, to wspaniałe pismo, no znakomite, od deski do deski czytamy. To moglibyście coś to jeszcze Urbana powiedzieć. A co mam powiedzieć? Żeby on tych wyrazów nie użył. No ale jakich wyrazów? No wiecie, no nie wiem, no jakich wyrazów? No tych na K, na H, na P, no tych. No więc ja mówię, dobrze, spotkam też Urbana. No i spotkałem Jurka i mówię, że miałem taką zawodną sytuację z tymi paniami, z tymi zaangażowanymi, którzy lewica głosują na nas w 100%. I one mi to powiedziały. Ja mówię, słuchaj, to jest jeden z powodów, dlaczego ja tych wyrazów użyłem. Ponieważ to, co zawsze mnie mierziło, czego nie znosiłem, to była ta potworna obłuda, ta potworna hipokryzja. Także wśród ludzi, także wśród towarzyszy partii. Myśleli co innego, mówili co innego. Ja chcę tą maskę zerwać. I on rzeczywiście ją zrywał. Najpierw z tych starych towarzyszy, później z młodszych, a później z nas wszystkich, z Polaków. A później okazało się, że nie ze swoim językiem, chociaż pozostało prekursorem, ale nie jest już jedyne, gdy chodzi o ten sposób komunikacji, bo widzimy, że on pojawił się także w innych miejscach. Hipokryzja to był ten jeden z ważniejszych wrogów, z którymi Jurek walczył cały czas. Drugim takim wrogiem, którym walczył, to był nacjonalizm. On się bał wszystkich nacjonalizmów. To wynikało z jego życiorysu, z jego doświadczeń, ale także z głębokiego przekonania, że z nacjonalizmu rodzą się najgorsze rzeczy. Rodzą się wojny, rodzą się zbrodnie. I krytykował z równą mocą ten polski rodzący się nacjonalizm, ale także izraelski. Jeszcze przed 1968 roku to też spowodowało mocną krytykę, która spadła na jego głowę. On po prostu traktował nacjonalizm jako chorobę, która przeradza się w jeszcze większe nieszczęścia, jeszcze większe choroby. Jurek miał wielką przenikliwość polityczną i do końca czytałem jego felietony i poza tą sferą, tak powiem, językową i prowokacyjną było niezwykle wiele znakomitych przemyśleń, takich dotyczących świata i Polski dziś i jutro i ta przenikliwość, myślę, będzie inspirowała jeszcze bardzo wielu tych, którzy będą czytać Jurka już później, po jego śmierci, bo w jego tekstach jest wiele niezwykle przenikliwych ocen, analiz tego, co dzieje się z nami, co dzieje się z cywilizacją. I zakończyć chcę, może jeszcze zanim zakończę jeszcze słowo, bo chcę to potwierdzić. Jurek przy swojej wrażliwości był również człowiekiem bardzo lojalnym wobec przyjaciół i szczodrym. Ponieważ on trzymał to zawsze wielkiej tajemnicy, ani się tym nie chwalił, ani nie lubił mówić o tym. Ja też nie powiem, a wiem, ilu osobom on pomógł. To pomógł na wielkich zakrętach życiowych, zdrowotnych. I robił to z absolutnym przekonaniem. Robił to z niezwykłą dyskrecją. W nim była taka ludzka dobroć i wrażliwość, co biorąc pod uwagę maskę, którą mu przyklejono, czy opinię, które o nim były rozpowszechniane, no, kłóci się, ale ja znam Jurka Urbana szczodrego i wrażliwego, który pomógł wielu ludziom, których nazwiska ja pamiętam i kiedyś trzeba będzie o nich głośno powiedzieć, bo to też musi być zapisane w historii. I ostatnia myśl jest taka, Urban jako rzecznik prasowy.
To jest główne źródło konfliktu, to jest powód, dla którego ocena Jurka jest tak bardzo kontrowersyjna i nie chcę w najmniejszym stopniu w tej chwili bronić tego, co robił, ale powiem tylko tyle. Jerzy Urban stworzył instytucję rzecznika prasowego i spowodował, że później wszyscy starali się znaleźć swojego Urbana, że później starali się mieć osobę, która będzie w tak sprawny sposób komunikować się z korespondentami zagranicznymi, z opinią publiczną. I to się nie udawało, bo Urban był tylko jeden. Nie ma żadnej kopii Urbana, z której można byłoby skorzystać. Pomysły w związku z tym były różne. Jedni nominowali na rzeczników prasowych kobiety, no bo to był taki bardzo jaskrawy kontrast w stosunku do Urbana. Inni, na przykład ja to zrobiłem jako prezydent, w ogóle nie mianowałem rzecznika prasowego, bo uznawałem, że po prostu nikt tej roli, podobnie jak Urban, nie wypełni. I to odniesienie się do Urbana cały czas jest. Dzisiaj muszę powiedzieć, w jakim sensie rolę Urbana przejął na siebie premier Mateusz Morawiecki, tutaj już wspominany. I to właściwie z całym pakietem, można powiedzieć. Ponieważ on zarzuca Urbanowi, że Urban w okresie PRL-u kłamał. No zdarzało się. Na premier Morawiecki? Zarzuca Urbanowi, że on bezpardonowo, brutalnie atakował opozycję. A Morawiecki? Kto odmawia patriotyzmu dzisiejszej opozycji demokratycznej? Kto mówi o nich jako zdrajca? Kto mówi o nich jako tych, którzy są onucami Putina i tak dalej? Ten język jest może nawet i ostrzejszy. A więc kto dezinformuje nas, gdy chodzi o ekonomię, o gospodarkę, o sytuację, tam premier Morawiecki. Różnice są dwie, proszę Państwa. Premier Morawiecki jest premierem, Urban był tylko rzecznikiem prasowym, a więc nie miał takiego wpływu na decyzję, jakie z definicji ma premier. No i najważniejsza różnica. Mateusz Morawiecki nie ma za grosz talentu niż Urbana. Zostawił po sobie mnóstwo tekstów, mnóstwo wydarzeń, które będziemy jeszcze wspominać. Powiedział, też już wspominano, że niewiele go obchodzi to, co będzie potem. Ale będzie dużo potem, ponieważ Jerzy Urban jest taką postacią, która będzie źródłem wielu pomysłów na filmy, na książki, na seriale. Netflix, myślę, już planuje coś, żeby tak barwną, a jednocześnie tak historycznie bogato uwikłaną postać, jak Jerzy Urban, pokazać i opisać. Będą ci, którzy będą kręcili te filmy z zainteresowaniem, inni z nienawiścią, inni z sympatią, ale to wszystko będzie. I pewno, i życzę tego wszystkim tu obecnym, żebyśmy mogli to sobie pooglądać. Jurek pewno też chętnie by to obejrzał, bo interesował się takimi sprawami, to tylko, że to, co mnie z Jurkiem łączy, że nie wierzę w to, że coś jest tam dalej. No ale gdyby przypadkowo było, Jurek, będziesz miał dużo zabawy. Bardzo proszę, tutaj widzę, ktoś się zgłasza na ochotnika. Chciałbym pan, zapraszam serdecznie, panie Janie. Tak, profesor. Nie zamierzam, drodzy państwo, stawiać retoryczne konkury z dwoma wspaniałymi wystąpieniami państwa. I absolutnie nie miałem też zamiaru się występować. Mówiłem, że będę sygnał, że będzie taką możliwość, ale jako, że słuchają nas dzisiaj również nasi drogowie. Uważam tę okazję, aby dzisiaj tutaj występować, za bardzo ważną, jest to coś w rodzaju początku debaty nad wielką postacią Jerzego Urbana, debaty, która jest mówić pewnego rodzaju sądy. Sądzę, że kilka rzeczy powinno być tutaj najbardziej możliwych poruszonych. Drodzy Państwo,
Państwo, ja z największym oburzeniem przeczytałem ten wpis premiera rządu polskiego o tym, że Morawieckiego, który nazwał Jerzego Buzka człowieka kolei od siebie starszego potworem. To jest rzecz absolutnie niesłychana i niedopuszczalna. Ja wiem, że w naszych czasach właściwie wszystko wychodzi, ale czasem obraźliwe, haniebne słowa powinny spotkać się z jakimś odporem publicznym, więc chciałem powiedzieć premierowi, że tak nie wolno i że Jerzy Buzka nigdy w życiu tak by się nie zachował. Największego wroga, wiemy, że to jest konflikt. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą też chciałem w najprostszych słowach, jak się da powiedzieć, ponieważ opis retoryczny w tym wypadku jest stosowny, to to, że nawet w najgorszym dla siebie czasie, kiedy dokonał stanu zdecydowanej większości Polaków złego wyboru, w tych czasach, kiedy był właśnie rzecznikiem rządu i służył swojej sprawie, ikoną także, nie porównujmy z tego z kłamstwa Mariusza Morawieckiego, bo jakby, no, nie należy się do Mariusza Morawieckiego, żeby być porównywanym z człowiekiem tego formatu, który był Jerzy Urban. W tych najgorszych czasach również pomagał. Pomagał dyskretnie, nie tylko finansowo, ale pomagał opozycji w ten sposób, że używał swoich wpływów, żeby wyciągać ludzi z więzienia. To jest szalenie ważne, żeby to też powszechnie było wiadomo. Jerzy Urban nie był opozycjonistą, nie był komunistycznym, ale był z opozycją powiązany. W polityce nic nie jest takie proste i jednoznaczne. Był powiązany towarzystwem, był powiązany rodziną. I jeszcze raz powtarzam, pomagał ludziom wychodzić z więzienia. To jest niezwykle ważne, chciałem, żeby to wybrzmiało. Jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj nie wybrzmiała, którą czuję się w obowiązku podkreślić, ponieważ tak to jest swoją misję publiczną. Bardzo przepraszam, można sprawić, żeby coś nie właśnie było profesor zasłychać? Bardzo proszę. Aha, to przepraszam. Otóż wydaje mi się, że można mówić po 10 latach wolnej Polski o w miarę zorganizowanym i świadomym ruchu na rzecz świeckości polskiego państwa i jego niezależności, niezawisłości w stosunku do Kościoła katolickiego, stolicy apostolskiej. I jeśli istnieje taki ruch i takie środowisko, a wierzę, że istnieje, to ma on swoją historię, ma swoich liderów i pionierów. Chcę powiedzieć, że Jerzy Urban był liderem i był pionierem tego ruchu politycznego, który jest ważny, patriotyczny, osiągnął sukces. O satyryku, człowieku, który prowokował, który używał środków wyrazu dalekich od bombastyczności i patosu, łatwo mówić lekceważąco. Ale w dniu pogrzebu Jerzego Urbana chciałem przypomnieć, bo kiedyś przypomnieć o tym należy, jak nie w tym pogrzebu, że był osobą poważną, poważnym dorobku życiowym i zawodowym i także w tym, co było komiczne w jego działalności, satyryczne, pełnił poważną misję. I tą jego misją było stworzenie Polski demokratycznej i świeckiej, wolnej od wpływów kościelnych, od wpływu doktryn religijnych, od wpływu Kościoła jako instytucji politycznej. Taką miał misję i zaczął ją pełnić w czasach, kiedy wydawała się beznadziejna, kiedy wydawało się, że to jest absolutne faux pas, coś całkowicie niestosownego w obliczu panującego przekonania, że Kościół pomógł uwolnić Polskę od komunizmu. I to, że Jerzy Urban już na początku lat 90. odważył się pójść pod prąd i zainicjować taką działalność, stało się natchnieniem i zachętą dla wielu młodszych, którzy poszli tą drogą. Ja chcę powiedzieć, wyrobem jako Jerzego Urbana, jestem z niego, bo ja w początku lat 90., jak zaczęło się ukazywać, nie, byłem młodym facetem po studiach, rozpoczynającym karierę zawodową
I Jerzy Urban i jego uwaga były dla mnie inspiracją. Jeżeli stałem się jednym z takich widocznych członków tego ruchu antyklerykalnego, ruchu na rzecz świeckości Polski, to w dużej mierze z inspiracji Jerzego Urbana. Jeszcze na wiele lat poznałem go osobiście i chciałem mu po prostu teraz, w tym miejscu publicznie, za tę inspirację, za ten jako patronat dla tej nigdy niełatwej działalności, podziękować. Niewielu takich jak on, odważnych. A więc dziękuję Ci, Jerzy. Będę zawsze o Tobie pamiętał. Będę pamiętał o tym, co dobre. Będę pamiętał o tym, co niedobre. I nigdy nie pozwolę, żeby na Twój temat kłamano i odrzucano się kalumniami. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pani? Proszę. Chciałam tylko krótko powiedzieć, jak zareagowała na śmierć Urbana moja 15-letnia córka. Powiedziała tylko tak: o nie, a tak go lubiłam. To wszystko o człowieku świadczy. Jeżeli to już jeszcze, zapraszam. Dzień dobry, Krzysztof Bobiński, Ongis Financial Times. Ja byłem jednym z konsumentów tej konferencji prasowej, o której pan prezydent tutaj powiedział. One były ogromnym wyłomem w tym obrazie temu wyłomem tamtych lat. I chciałem tylko w imieniu myślę, że wszystkich z tamtych czasów też mnie wspomnieć, mówiąc bardzo dziękuję za to. To co tydzień przychodził i odpowiadał, to starał się odpowiedzieć na każde pytanie, które było zadane, bo to już się właściwie teraz nie powtarza. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja bardzo nie chciałem przedłużać tego zgromadzenia, ale ponieważ pan Krzysztof Bobiński był łaskaw podjąć mikrofon, to chciałem tylko jedną taką krótką sytuację opisać. Ja byłem posadnikiem Jerzego Urbana w czasie, kiedy był rzeczywistym posłem rządu. No, była to bardzo ważna funkcja, tak jak pan Krzysztof mówił. Staraliśmy się co tydzień prezentować, jak jest. Tak? I rzeczywiście zdarzało się, że informacje, które przekazywaliśmy, były nieprawdziwe. I pamiętam taką sytuację, kiedy w jakimś więzieniu w Polsce, już nie pamiętam tej nazwy, największa prasa podała, że przepuszczono więźniów politycznych przez ścieżkę zdrowia spowodowaną Polanę Zielową. Zostałem poproszony, żeby sprawdzić to po wezwu. Informacja na Google, że oczywiście jest takie linia, więc tacy państwo zachodni popadały. Parę minut po tej konferencji byłem na przyjęciu w jakiejś ambasadzie. Podszedł do mnie Krzysztof Kośle, a ponieważ sytuacja była taka, że jak opozycja przychodziła na jakieś rano w ambasadzie, to wszyscy pacjenci wychodzili i jedyne osoby, które zostawały na jakieś miarodne polecenie, to nie jest w sensie pan. I wtedy podszedł do mnie Krzysztof Bobiński właśnie, wręczając mi kopertę z pytaniem, czy zechciałbym to przekazać Jerzemu Urbanowi. No, dlaczego nie? Był to list od niego, właśnie, którzy no, niestety rzeczywiście byli właśnie, których oddano się do domu, a który pan Krzysztof no, przekazał Jerzemu na cenę postępowania. Na następnym konferencji pracowałem. Jerzy Urban odczytał, znaczy powiedział, że rzeczywiście, kiedy pan mówił, że jest taki niemiłowca, otrzymał taką informację od tych ludzi, którzy zostali zaprotestowani. I chciałem z całą mocą podkreślić, w czasie całej mojej współpracy z Jerzym Urbanem, w czasie wszystkich tych konferencji, nie jestem świadomy żadnego kłamstwa, które Jerzy Urban popełnił świadomy, znaczy dlatego, że wiedział, że jest inaczej i podobnie.
podawał to, co przekazały mu organy państwa, wtedy, kiedy była taka możliwość, miał jakieś inne informacje, bo by zwołane spistowały, udrały. Bardzo mu dziękuję za to, że powinien z nim spracować. Dziękuję. Głośniej. Tak jest dobrze? Żona, która nie czyta magazynu nie, a ja czytam, zawsze jej czytam co sobotę rano. Zawsze się denerwuję, żeby nie czytało tak szybko. Kupuj sobie dwa albo trzy przez trzy tygodnie i potem czytaj mi tylko szybko w sobotę, do południa. Śmiałam się. Mówię, pojadę tylko. Szanuję tego człowieka i dlatego chciałem to zrobić. Więc dostałem super wyprawkę, super miejsce w pociągu, w którym jechałem od 38 lat. I jestem szczęśliwy, że mogę dojechać. Naprawdę dziękuję. Dziękuję za to, co zobaczyłem tutaj, bo nie przypuszczałem, że będzie tyle ludzi, ile jest w tej chwili. Myślałem, że będzie to państwa. Więc. Jestem spełniony. Dziękuję. Ja się rozglądam, ale mogę nie wszystko widzieć. Jeżeli ktoś spontanicznie jeszcze chciałby coś powiedzieć, to będzie taka możliwość przy miejscu pochówku. A teraz, jeśli rzeczywiście to wszystko na teraz, jeśli chodzi o przemowy, to bardzo państwa proszę o opuszczenie domu pogrzebowego. Spotkamy się na placu głównym i przejdziemy do miejsca pochówku. Dziękuję. Małgośka Daniszewska napisała, cytuję, łysy walnął w kalendarz. Koniec cytatu. Niektórzy się tą śmiercią poważnie zasmucili, inni uradowali. Sam Urban być może powiedziałby, walnąłem w kalendarz i cóż się takiego stało? Niby nic. Świat się nie zawalił, jeżdżą autobusy, pociągi i karawany. Jedynym zaskoczeniem jest to, że Urban nie został kierowcą własnego karawanu, czego pragnął. Dziękujemy za państwa tę obecność, życzliwość, za dobre słowa, za różne słowa. Tym, którzy otworzyli szampana na wieść o śmierci Urbana, również mistrz nisko kłania. Niestety, Jerzego Urbana nie powiozą na Wawel, bo straszny panuje tam tłok. Zostanie tutaj, na Powązkach, obok mamy i papy, do których za życia apelował, przesuńcie się. Wedle życzenia, panie Jurku, uszy do góry. Jako o rzeczniku prawdy. Może powtórzę to zdanie jeszcze raz, tak żeby usłyszeli wszyscy tutaj zgromadzeni. Pamiętamy, znamy pana Jerzego Urbana jako rzecznika rządu. Natomiast ja proponuję, żebyśmy go pamiętali jako rzecznika prawdy. Tak, proszę najpierw pana.
Dzień dobry, mam na imię Szyman, zazdrowca świętokrzyskiego. Przyjechałem. Przyszła mi na myśl taka trochę ironiczna, trochę zabawna, więc tak stosująca się tę estetykę, którą Jerzy Urban cenił i propagował i nią nas zarażał, również mnie. Otóż zmarły przez 75 lat palił papierosy, sportem się brzydził, więc to jest zadziwiające. I tak żył, cieszmy się z tego, bardzo długo. Przez 75 lat to jest więcej niż średnio w Polsce żyje mężczyzna. Jerzy, tyle czasu papierosy, brak, prawda, fizycznych zajęć, żeby kondycję poprawić, a jednak tak długo mogliśmy obcować z jego działalnością, z tym, co pisał, jak pisał, aż do końca. Felietony w tygodniku, nie, o tym jeszcze powiem, do czego warto wracać. Chodzi o ostatnią stronę, gdzie były mini felietoniki. Na ostatniej stronie tego, główny wstępniak był na stronie drugiej, a na ostatniej mini felietony, które były de facto pamiętnikami Jerzego, w których on mówił z wielką czułością, aż pełen byłem no takiego emocjonalnego rozrzewnienia wręcz, aż to niepodobne, ale jednak jak Urban pisał o tym, jak jego piesek Azor zmarł, to było niesamowicie czułe, to rzadko o człowieku nawet czytam takie słowa pożegnania, czy to jak kochał, i to tak autentycznie, to jestem pewien, że o tym nie powinienem mówić, ale ta relacja z Małgorzatą Daniszewską była niesamowita i warto wracać w bibliotekach, czy ja na przykład w Kieleckiej Bibliotece, tam jest tygodnik, nie? I jeśli nie kupowałem w danym czasie, to sięgałem, czytałem. Ostatnia strona mini felietony to są piękne pamiętniki, one pokazują Jerzego Urbana nie tylko jako przeciwnika nacjonalizmu, szowinizmu, ksenofobii, homofobii, tych wszystkich paskudnych rzeczy, które nas dotykają, ale jako takiego fajnego faceta, takiego super przyjaciela wręcz, nie miałem okazji się z nim przyjaciela, dla mnie był kimś takim, chociaż osobiście go nigdy nie spotkałem. Raz odpisał na mój mail, gdy był czas, że chciałem do tygodnika nie pisać, ale wtedy słabo było z moim kunsztem dziennikarskim, więc odpadłem. A tym niemniej pan Jerzy mi napisał mail, w którym skrytykował to, jak ja pisałem. No oczywiście to była słuszna krytyka, to tam były błędy rozmaite, ale na koniec do takich prób pana zachęcam i wypunktował, dał mi otuchę. Z tego też skorzystałem, chociaż już może w trochę bezwy innej branży, ale ten mail mam zachowany do tej pory, to też taka moja pamiątka po Jerzym Urbanie. Dziękuję. Dziękujemy. Zmarły ma pełny szacun za ujawnienie afery Boś. Jego 12-letni romans z kapitanem służb, wojskowych służb informacyjnych, zaskutkował rozwaleniem Skoku, SK Banku i Dolkana. Ja straciłem cały dorobek życia w Stanach Zjednoczonych dzięki Piotrowi Polaszczykowi, który był prywatnym mężem. Mężem naczelnika państwa oczywiście, a który robił co chciał, mając nad sobą kryszę ze strony swojego narzeczonego, czy tam swojej żony. Dziękujemy. Przepraszam, małe uzupełnienie, suplement do tego, co powiedziałem o tej ostatniej stronie, nie? I to jest też ważne, ja dzięki temu mogłem się oswoić z tym, że niedługo przyjdzie kres i Jerzy Urban chyba już długo nie będzie redaktorem, nie będzie mógł pisać, ponieważ te felietony znikły wraz z nadejściem roku bieżącego, 22. Otwieram gazetę, patrzę, jest wstępniak, a na ostatniej stronie już inny materiał i to mi dało do myślenia, no z Jerzym jest gorzej, bo i te pierwsze felietony, wstępniaki były krótsze i uznałem, że no skoro tak, to trzeba powolutku i może dzięki temu trochę łagodniej te informacje przyjąłem. Ja jeszcze dodam.
przyznam, że wszystkie afery wołomińskie, czyli Dolkan, SK Bank i Skok, odbywały się przy pełnej aprobacie Jagieły i Morawieckiego. Proszę Państwa, będziemy powoli kończyć. Pan będzie ostatnim mówcą. Przepraszam, czy to słychać? Słychać. Słychać. Po takich wspaniałych mówcach, czy uda mi się powiedzieć coś? Wielokrotnie rozmawiałem z panem Jerzym. Był bardzo ciepłym, miłym człowiekiem. Z uwagą słuchał tego, co się do niego mówi. A powiem Państwu taką rzecz, być może zadziwiającą w tej chwili, bo uważa się, że był przeciwnikiem Kościoła. A powiem coś innego. Wśród duchowieństwa byli tacy, którzy czytali to pismo z podziwem. Może to się zdziwi, ale pod Białą Podlaską są jeszcze księża, byli księża, którzy jeździli tylko na rowerze. I od jednego z nich usłyszałem: proszę pana, ten człowiek robi dobrą robotę, bo trzeba Kościół ociosać z tego brudu, w jaki naród. I to za to panu Jerzemu bardzo dziękuję. Żegnaj, inteligentny, mądry człowieku. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję Państwu za Państwa refleksje, za wspomnienia, tak różne, a jednocześnie bardzo do siebie podobne. Dziękujemy za Państwa czas, obecność tutaj i życzymy dużo, dużo zdrowia, mądrości i konsekwencji i wierności tygodnikowi Nie. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, papo, mamo, posuńcie się. Bardzo proszę o złożenie urny.